Także szczególne miejsca na ulicy Dobrej, które można wielokrotnie filmować. I Państwo sobie wyobrażacie, jak to Paweł, Jan Paweł II przeszedł tu z lewego miejsca na prawe, prawda? Czyli gdy otwierane było, to było w 1999 roku. No i te dwa dupki, tak wiecie Państwo, tak jak wychodzą z samochodu, to wychodzą pół godziny, rozglądają się i gapią, bo wiecie Państwo, ludzie się boją, że ktoś może filmować, boją się, że ktoś może filmować, no, że jakiś szpieg, no. Ale w końcu poszły. Zdaje się, że coś tam beczały owe barany. Proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro, Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. Tak czy siak, nikt nie chciałby wypaść negatywnie na filmie. Nikt. A często ludzie, którzy nakradli tych mieszkań, no to się w ogóle nie chcą pokazywać. Bo gdyby wyszło, to wiecie Państwo, to co by było, gdyby wyszło, gdyby świat się dowiedział, że no i 3 miesiące musi siedzieć w areszcie. 3 miesiące musi siedzieć w areszcie. Co ty na to? No, gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro, Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. W tym domu sióstr Urszulanek Szarych mieszkał. Proszę Państwa, my mamy złą opinię na temat Urszulanek w samej Częstochowie. No bo tak, był hotel, myśmy mieszkały w hotelu, a nie, to nie były Urszulanki. U Urszulanek miejsc nie było. Miejsc nie było. W tym domu sióstr Urszulanek Szarych mieszkał, przybywając do Warszawy w latach 1955-1978, przybywając w latach jako kapłan biskup, kardynał Karol Wojtyła, ojciec święty, a to nie powinno się mówić ojciec święty, Jan Paweł II, stąd w dniu 3 października 1978 udał się do Rzymu, stąd na konklawę, na którym w dniu 6 października tego roku został wybrany papieżem. To czyli, że z tego domu on w ogóle wyjechał do Rzymu na konklawę i że został papieżem. No to poważna sprawa. No to jeszcze to jest nowe. No także proszę Państwa, proszę się tam nie podniecać. Szary dom, zbudowany w 1930-34 roku.